Już po raz kolejny udało nam się tu zorganizować rekonstrukcję wydarzeń, które miały miejsce w 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zaatakowały nasze pozycje, a my zaczęliśmy wojnę obronną. I tutaj dzisiaj mieszkańcy Pobórza, Śląska Cieszyńskiego i okolic mogli zobaczyć takie właśnie historyczne widowisko, gdzie rekonstruktorzy z wielu grup rekonstrukcyjnych wcielili się w rolę żołnierzy września i żołnierzy niemieckich, którzy stanęli do walki ze sobą. Właśnie mieliśmy zabezpieczenie pirotechniczne, było działo niemieckie, ciężki karabin maszynowy oraz ręczny karabin maszynowy, no i oczywiście mauzery. Początkiem września 1939 roku wojska niemieckie przedostały się przez Czechosłowację, tutaj od strony południowej przekroczyły naszą granicę. No, żadnego oporu większego w Cieszynie nie spotkały, kierowały się w stronę właśnie w głąb Polski. Tutaj napotkały opór w Pobórzu, doszło do potyczki z Niemcami, tutaj było 6 schronów bojowych. Planowano zbudować więcej, no niestety się nie udało, czasu zabrakło. No i tak wyglądał właśnie początek września, później nasze oddziały zaczęto kierować bardziej w głąb Polski. Druga rekonstrukcja z kolei będzie nawiązywać do polskiego podziemia niepodległościowego, czyli do żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, którzy jako żołnierz Wojska Polskiego złożyli przysięgę o tym, że będą bronić suwerenności, tak tej przysięgi strzegli i po 1945 roku stwierdzili, że wojna się dla nich nie skończyła, ponieważ zostaliśmy ponownie zaatakowani, zostaliśmy okupowani tym razem przez wojska sowieckie, przez Rosjan. I ta rekonstrukcja będzie właśnie nawiązywać do wydarzeń, które już miały miejsce stricte po 1945 roku. My jesteśmy cały czas w porozumieniu z organizatorami i zapraszamy za rok na kolejną odsłonę. Thank you.